Wiem, że zależy ci na tej dziewczynie. Zwerbowałeś ją i wyszkoliłeś. Rozumiem, że chcesz ją chronić. Ale twoim obowiązkiem jest przede wszystkim chronić swój kraj. Songbird dokonała wyboru. Wyciągniemy względem niej konsekwencje. Jest jeszcze jedna rzecz, Reed. Może się o tym dowiedzieć. Jest źle. Bardzo źle. Jeśli Songbird dostanie się w nieodpowiednie ręce, nawet nie chcę o tym myśleć. Nikt poza nami nic nie wie. Nie możemy ryzykować. To byłby koniec Nowych Stanów. Rozumiemy się. Żadnego ryzyka. Tak musi być. Słyszałaś to? Dla mnie to też nie jest łatwe. Lubiłam Somi. Ufałam jej. Ale są takie wybory, po których nie ma odwrotu. Wybory? Twoje czy jej? Słucham. Słyszałaś, Rosalind, ale teraz to nieważne. Wiem, co muszę zrobić i zrobię to. Udzielam ci wszystkich niezbędnych autoryzacji. Starajcie się nie strzelać w głowę. Mogłam się tego spodziewać. Słyszeliście. Tak jest. No to mamy przejebane po całości. Spokojnie. Jestem z tobą. Nie mogą ci nic zrobić. Nie znasz Myers. Wyciągnie mnie z piekła specjalnie po to, żeby się zemścić. Znikajmy stąd. Ewakuują cywilów. Czyli szykują się na grubą rozpierduchę. Dobra. To teraz z powrotem do terminalu. Musimy się streszczać. Za chwilę rozpęta się tam piekło. Na płytę startową pojedziemy pociągiem. Ale najpierw musimy się przedrzeć przez terminal Tycho. Komandosi Myers. Zaczyna się. Niech się wykrwa. Przycisnął ją! Szukam osłony! Zaczep ty! Nie zostawiać luk!
Ognia! Ognia! Tam jest wyjście. Szybko! Atakować!
Uważaj! O kurwa. Było blisko. Ale chyba nas nie widzieli. Vi, jak ten śmigłowiec nas dorwie, będziemy bez szans. No to postarajmy się, żeby nas nie dorwał. Kogo? Idź przodem. Czysto. Pozwól mi rzucić okiem na twój hardware. Czy to bezpieczne? Znam większość twoich podzespołów. Uruchomię autodiagnostykę i dam ci dostęp do twojego BIOS-u. Widzę. Spróbuję podkręcić kompensator. Oby wytrzymał. To wszystko miało wyglądać zupełnie inaczej. Ale liczy się cel, prawda? Już niedługo. To ile kosztuje lot na Księżyc poza rozkładem? Jedną rozmowę i kilka tajemnic. Mhm. Państwowych? Państwowych, osobistych. W moim przypadku to jedno i to samo. Chodziło o Blackwall? Między innymi. Nie rozmawiajmy o tym. Nie oceniaj mnie, proszę. Nie wiem, czy już ci to mówiłam, ale jesteś jak magnes na kłopoty. Ukryte talenty. Lepiej się zbierajmy. Pomożesz mi wstać. No, wyglądasz już lepiej. Mówisz? Przestań strzelać! Rusza się!
Chyba. Musimy wsiąść do pociągu. Zawiezie nas na płytę kosmodromu. Teraz do wieży kontroli lotów. Przyślę po nas pociąg. Idź przodem. Może być różnie. Za cicho tutaj. Uważaj! Kurwa, to pułapka. Nie dostaną nas. Schowaj się! Ten był ostatni. Nie obrywałaś? Wszystko okej. Wieża kontroli lotów. Idziemy. Trzeba ściągnąć pociąg. Co teraz? Odpalę tę konsolę i ściągnę pociąg. Pamiętaj o podsieci serwisowej kolejki. Na pewno jest dużo wolniejsza. Nie mówię, żeby z niej korzystać, tylko żeby ją zablokować. Myślisz, że będą chcieli mnie oflankować? Masz rację. Postawię tam lot. No to do roboty. Powodzenia.
No jak ci idzie? Potrzebuję więcej czasu. Cel jest drobny! Wytrzymaj, już kończę. Uwalniajcie mnie! Szczęście tym razem. Jesteśmy bez szans. Muszę sięgnąć za Blackwalla. Nie ma innego wyjścia. Sprzęgniemy się neuronalnie. Będę cię asekurować. Przyda mi się. Proxy. Gotowa? Zaczynaj. Pomogę ci. Oprzyj się o mnie. Musimy dotrzeć do pociągu. Boli. Wiem, Somi, ale udało ci się. Uratowałaś nas. Słyszysz? Vi. To Blackwall. Nie bój się. Jestem z tobą.
Pomogę ci. Zaraz będziemy na płycie. Trzymasz się jakoś? Jak myślisz? Najgorsze już za nami? Co? Dla mnie najgorsze zawsze jest to, co było. A nie to, co będzie. Analityczka, optymistka. Jak ty się utrzymałaś w tym zawodzie? Oddzielam pracę od życia prywatnego. O, posłuchaj tego szumu. Mam ochotę zasnąć i już się nie obudzić. Somi? Śnił mi się ostatnio Reed. Ciągle ten sam koszmar. Jak wtedy, w tamtym pociągu. On umiera przeze mnie. To tylko zły sen. Dostałam rozkaz. Wykonałam go. Wood Myers. Śmiesznie to brzmi, prawda? Po latach on ciągle jej służy, a ja przed nią uciekam. Dawne dzieje. Nie warto tego rozpamiętywać. Nie mogę przestać o tym myśleć. To Myers wydała rozkaz. Byłaś tylko jej narzędziem. Somi. Straciła mnie tylko Rita. Co masz na myśli? Matryca neuralna V. Można jej użyć tylko raz. Jak to tylko raz? To jest Ziza Blackwalla, która istnieje tylko wtedy, kiedy ewoluuje. Gdy ją uwolnię, przerwę ten cykl. Wykona mój rozkaz, ale sama się rozpadnie. Bezpowrotnie. Kiedy wiedziałaś, że tylko jedna z nas wyjdzie z tego żywa? Kiedy dowiedziałam się o istnieniu Sinosure i zaczęłam badać... Serio? Serio? Ja... Myślę, że... Niedługo umrę. Naprawdę żałuję, że nie byłam z tobą szczera. Przepraszam. Nie musiałaś ukrywać przede mną prawdy. I tak bym ci pomogła. Somi. Kurwa. Zaimponowała mi. Oszukała wszystkich. Myers. Hansena. Rida. No i ciebie. To nie pierwszy raz, jak mnie ktoś wystawił. Dam sobie radę. Wiesz, Vi, czasami rozczula mnie twoje podejście do życia. Naprawdę. Zgadza się. Dziewczyna cię wyruchała. I masz prawo być na nią wkurwiona. Ale nie odpuściła do końca. I za to należy jej się szacunek. Mniejsza z tym. Znowu wróciliśmy do punktu wyjścia. Musimy znaleźć inny sposób, żeby się uratować. Zawsze możesz zadzwonić do Rida. Zabije mnie. Ale ty masz ego.
Nic dla niego nie znaczysz. Jemu zależy tylko na jednej osobie. No dobra, miło było wpaść na chwilę, ale chyba powinnaś już ją obudzić. Hej, już prawie jesteśmy na miejscu. Kurwa. Stój. Już. Widzisz? Tylko ją położę. Powoli. To co teraz? Nie zabierzesz jej. Oszczędźmy sobie tekstów rodem z Bushido 10. Poważnie. Chcesz ją wysłać na Księżyc? Popatrz na nią. Tylko nasi technicy mogą jej jeszcze pomóc. Tam, na dachu, pozwoliłeś wydać na nią wyrok. Słyszałeś. Każde słowo. Sytuacja się zmieniła. Oddaj mi Songbird. Wciąż mogę jej pomóc. Somi nigdy sobie nie wybaczyła, że 7 lat temu wykonała rozkaz Myers. Wiesz o tym. Z tobą będzie tak samo. Będziesz żałować do końca życia. Teraz nie chodzi już o tę dziewczynę. Chodzi o to, żeby nie wywołała kolejnej wojny. Zabieram Songbird do Waszyngtonu. Musi odpowiedzieć za zdradę. Masz rację. Songbird idzie do celu po trupach. Mnie też skazała na śmierć. Niech zgadnę. Nie dała ci tego, co obiecała. Lekarstwo miało tylko jedną dawkę. Songbird postanowiła zachować ją dla siebie. Ja zostałam z niczym. Rozumiem. Oddasz Songbird, jeżeli ta jedna dawka będzie twoja. Potrzebuję też ludzi, którzy przeprowadzą zabieg. Mówiłeś, że masz kontakty w Europie. Mam. I w Langley też. NUSA mają najlepszych specjalistów. Wyciągną dla ciebie te dane, a potem cię zoperują. Umowa stoi? Reed. Jaką mam gwarancję, że uda się wam odzyskać matrycę neuralną? Nie będę udawał, że się na tym znam, ale pamiętaj, że Cynosure to nasza technologia. Jeżeli ja przeżyję, to co się stanie z Songbird? Spróbujemy zatrzymać progresję Blackwalla innymi środkami. Myers wydała na nią wyrok śmierci. Nie mogła pozwolić jej uciec. Jeżeli dostaniemy ją żywą, NUSA będą bezpieczne, a Songbird przeżyje. Reed, nie oddam ci Somi. Nie miałaś wyboru. A twoja klientka zaraz dołączy do Rida, jeśli się nie pośpieszysz. Już dobrze. Jeszcze tylko ostatni wysiłek.
patrzysz na księżyc, Sumie. Uciekasz od nich wszystkich. Dobra, co my tu mamy? System wspomagania życia. Diagnostyka, ciśnienie, tlen, pompa infuzyjna. Czasem myślę, że też chętnie zostawiłabym to wszystko gdzieś daleko za sobą. Już, już. Spokojnie. Szczęśliwego lotu, Sumi. Teraz wystrzeliwuje pojazd kosmiczny. Ja też. Startu 50 sekund. Silniki stałego materiału pędnego uruchomione. Iskrowniki aktywne. Cokolwiek czeka Sumi na orbicie, mam nadzieję, że będzie szczęśliwa. Jest wolna. Udało się jej. Miała to, czego mnie zabrakło. Szczęście, kurwa. To nie jest szczęście, Johnny. Wy po prostu chcieliście innych rzeczy. Tak? To powiedz mi, czego tak bardzo chciałem? Aplauzu. Wszystko, co robiłeś, robiłeś pod publiczkę. Może. Może rzeczywiście mogłem zrobić więcej. A może po prostu nigdy nie wierzyłem, że wyjdę z tego żywy. I może... Może ta dziewczyna doprowadziła sprawy do końca, a mnie zabrakło do tego determinacji. Może. No widzisz? Jak chcesz, to potrafisz. Tylko nie myśl, że to twoja zasługa. Obserwuj widowisko. Do startu. 0 sekund. Co teraz? Teraz zrobimy papa twoim marzeniom o długim i szczęśliwym życiu. A zobaczymy, co będzie. Nie jest tak źle. Wyszliśmy cało z wojny polityków ze szpiegami. Na pewno dorobiłaś się potężnych nieprzyjaciół. Myers o tobie nie zapomni. Nie po tym, jak zabiłaś jej najwierniejszego człowieka. Myers zależało tylko na Songbird. Reedowi zresztą też. Reedowi zależało, żeby do końca pozostać lojalnym. Tylko, że tak się nie da przeżyć życia. Każdy z nas prędzej czy później kogoś zdradzi.
najczęściej samego siebie. Może w sumie wyświadczyłaś mu przysługę. Teraz muszę się skupić na sobie. Miło było pokrzyżować plany NUSA i wystrzelić półżywego cyborga w kosmos. Tak się właśnie zostaje legendą. Ale zegar tyka. Umierasz. Musisz coś z tym zrobić.